Jezioro Myczkowieckie powstało na skutek spiętrzenia wód Sanu w dawnym jego korycie. Poprzez przegrodzenie wód Sanu i budowę zapory w Myczkowcach powstał akwen o powierzchni 2 km kwadratowych i o długości 6 km. Nad wodami Jeziora Myczkowieckiego możemy zobaczyć wiele osobliwości przyrodniczych. Te osobliwości przyrodnicze zostały ujęte ochroną w postaci rezerwatów. Przełom Sanu pod Grodziskiem, nad Jeziorem Myczkowieckim, to jest kolejny rezerwat, i Góra Koziniec. Te trzy rezerwaty chronią przede wszystkim zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej. W drzewostanie tym spotkamy wiele ciekawych gatunków roślin. Występują tutaj łanowe powierzchnie czosnku niedźwiedziego. Występuje tutaj również paproć językznik zwyczajny. Na wodach Zalewu Myczkowieckiego spotkamy kilkadziesiąt gatunków ptaków. Za moimi plecami widoczne jest stado łabędzia niemego, ale spotkamy również tutaj okazy łabędzia krzykliwego. Są tutaj kormorany czarne, spotykane dosyć często, czaple siwe, czaple nadobne i wiele innych gatunków. Jeśli chodzi o akwen Jeziora Myczkowieckiego, tutaj mamy do czynienia z dużo chłodniejszą wodą niż w Zalewie Solińskim. Otóż wody Zalewu Myczkowieckiego zasilane są z dna Zalewu Solińskiego poprzez turbiny. Tutaj też mamy do czynienia z ciągłym ruchem wód, dlatego też spotykamy tu gatunki ryb prądolubnych, takie jak pstrąg czy lipień. Jezioro Myczkowieckie objęte jest strefą ciszy. Jest to idealne miejsce do wypoczynku dla wędkarzy i dla przyrodników, którzy specjalizują się w birdwatchingu, czyli w obserwacji ptaków.